ロ研究所に。みんな元気にしとったかの？初めて来た子もいるようじゃな。ゲームを始める前に前作のお話をしておくかの。事件の発端はわしの発明したピークポイントヘルメット、通称ピポヘルという、頭の良くなるヘルメットをモンキーパークにいるスペクターというボス猿がかぶってしまったことから始まるのじゃが、知恵のついた猿たちはスペクターの先導でモンキーパークを脱走しよった。その後猿たちはこの研究所を襲い、開発中のタイムマシンを奪って過去の世界にタイムスリップしていってしまったのじゃ。そしてスペクターはとんでもないことを始めおった。とにかく俺はこれからあらゆる時代に仲間や俺の作ったモンスターを送り込み、人間が支配してきた地球の歴史を全部書き換える。そして世界を征服するんだ。しかし一緒に巻き込まれてタイムスリップしていたカケル君の活躍で大騒ぎになる前にスペクターたちを全員捕まえることができた。こうして猿たちはモンキーパークに戻り事なきを得たというわけじゃ。そして今回モンキーパークがリニューアルで一時閉鎖されることになっての、少しの間この研究所で猿たちを預かることになったのじゃ。もう少しで到着すると思うんじゃが。え？どうやってたくさんの猿の面倒を見るかって？実は改良型のピポヘルをみんなに内緒で発明しておいたから大丈夫じゃよ。誰か来たよ。おー、到着したようじゃ。ではみんな、また後での。Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Piposaru 2001 albo Ape Escape 2001. Jest to kolejna i zarazem ostatnia gra z tej mojej listy let's play, która jakiś czas temu była opublikowana na kanale. Jedziemy póki co po kolei z tymi seriami, no i w ogóle lećmy po kolei, ponieważ to już jest ostatnia seria, która była tutaj planowana. Ponieważ jak wiecie, pierwsza gra, którą robiliśmy, to był Ratchet & Clank Załoga Q z Sebulbą. Potem maraton Więźnia Azkabanu, a na samym końcu ta gra. Tak więc, jak mogliście zobaczyć, mieliście intro i mały wstęp od profesora, który opowiadał fabułę tej gry. Więc tak, jeżeli ja mam powiedzieć skrótowo, jak wygląda fabuła tej gry, to powiem wam w dużym skrócie tak. Po wydarzeniach z Ape Escape 1, małpy, które Spike złapał poprzednim razem, zostały wysłane do wirtualnej przestrzeni, wymyślonej przez profesora. Jednak właściciel Monkey Park zgłosił zaginięcie małp do rządu, tam rządu tego całego Monkey Parku, no nie? Postanowiono, że wkrótce rozpocznie się kontrola warunków sanitarnych. Jeśli małpie spadną spodnie... Jeśli małpie spadną spodnie i do tego nie będą one czyste, no to wirtualna przestrzeń zostanie zdjęta i od Spike'a zależy zebranie i wypranie spodni małp. Autentycznie, to jest cała fabuła tej gry. Będziemy musieli łapać małpy, nie dlatego, żeby je złapać, tylko żeby złapać i wyczyścić im spodnie. Inaczej Monkey Park zostanie zamknięty i Spectre wtedy zwycięży, ponieważ myślę, że chyba nie jest to jakąś tajemnicą, że Spectre występuje również w tej części, ponieważ jest on antagonistą. I Spike, nie ma imienia Spike w tej wersji gry, tylko to jest Kakeru z jakiegoś powodu. A Natalii też ma jakieś inne imię, ale to poznamy dopiero w trakcie gry. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Dawno w ogóle nie nagrywałem, ponieważ w chwili, kiedy ja to nagrywam, jest 19 sierpnia, godzina 14:46.
I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to to będzie let's play na zakończenie tego całego maratonu wiosna, lato z pomidorem, tak jak to co roku zawsze jest u mnie. No i co? Dobra, myślę, że tutaj resztę rzeczy to wam będę opowiadał w trakcie rozgrywki, tak więc lecimy z koksem, jak to się mówi. それに対策は考えてある。ここってこの間完成したトレーニングルームね。そっか、バーチャルスペースに放し飼いにするのね。そうじゃ、明暗じゃろう。ではそろそろ始めるぞ。なんでピコヘグなんかかぶってるの。こいつをかぶせとけばいる場所がわかるんじゃよ。いかんがな。あいつらを監視する俺がやってやるよ。なんであんたがここにいるのよ。そりゃボスだからな。まったくもう、あんたはみんなと一緒に遊んできなさい。俺は私だから大人しくしてんのよ。はい、研究所です。モンキーパーク園長です。これはこれは、先ほど言い忘れたんですが、衛生のために全てのパンツを選択してくださいね。嫌がるかもしれませんが、衛生のためです。あー、すべてのパンツ、一体何枚あるんじゃろう。一体誰が集めんのよ。博士、こんにちは。サル来たんでしょ。カケル君、あんたっていつもいいタイミングで現れるのね。え、何。実は頼みたいことがあっての。バーチャルスペースに行ってサルたちのパンツを集めてきてくれんかの。いっぱいあるんでしょ。大丈夫、今回もわしの発明品でバックアップするからの。よろしく頼むぞ。Jakby ktoś się pytał, to nie ja spierdzieliłem z tym formatem, tylko po prostu tak gra w dziwnym formacie jest zrobiona, dlatego cutscenka była tak dziwnie, zamiast na pełen ekran to tam gdzieś było widać, że no było takie czarne wokół wszystko, no nie? No nie mam jakby na to wpływu, mógłbym oczywiście to chamsko rozciągnąć, ale tutaj jeszcze jest znak wodny mój, który w sumie mogę nawet wyłączyć, bo czemu by nie? Może on bardziej będzie przeszkadzał, a w pozostałych cutscenkach po prostu lepiej to będzie wyglądać. Tak więc tutaj mieliśmy właśnie skrót tej fabuły, o której ja wam powiedziałem. I no co, lecimy, wciskamy sobie kółko, ponieważ w Japonii X w zasadzie to jest też przycisk od akceptowania, od zatwierdzania, ale kółko też jest u nich powszechne, no nie? I tak, wiem, że jest angielski patch do Ape Escape 2001, ale ja go nie ogarniałem, dlatego że to jest dla mnie zbyt zaawansowana magia. Dobra, i mamy tutaj Natalii. I tu mamy sekcję, jak to się mówi, tutorialową. Znaczy, nawet nie sekcję tutorialową, bo to bardziej pełnoprawny poziom będzie, no nie? Tak więc tutaj trochę pierdolnąłem głupotę, brzydko mówiąc. No dobra, jestem już z powrotem, przepraszam, miałem takie szybkie ZW. Więc teraz tak. Tutaj nikt się nie odzywa, tylko co jedynie są napisy. Okej. Okay. I lecimy z koksem. Musimy 10 chyba małp ich spodni zebrać, coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No chyba coś takiego. Więc teraz tak, jak wyglądają kontrolki w tej gierce. X-em skaczemy, kwadratem
W zasadzie nie wiem, chyba też tak łapiemy tym odkurzaczem te spodnie. Hukiem w zasadzie nie wiem, co robimy. Ale wiem, że zamiast kwadratem możemy też to robić oczywiście R2, co ja oczywiście bardzo zalecam. O, i mamy wszystko zebrane, elegancko. Jak zbierzemy 10 spodni, to z tych spodni robi się taki prezencik. I teraz wrzucamy spodnie do pralki. I elegancko. Poziom jest zrobiony. Jak najbardziej tak. I mamy S-rank. Zajebiście. I 2 złote spodnie. Niestety nie rozumiem, co tutaj pisze, bo nie rozumiem za bardzo krzaczków. Ale wydaje mi się, że zdobyłem 2 dodatkowe życia dzięki temu, że zrobiłem to na perfekta. Aczkolwiek mogę się mylić. I w ogóle fajny loading screen, takie kurde spodnie spadające nie wiadomo skąd. I jeżeli chodzi o kanon, to ta gra według chronologii powinna być po Ape Escape 1. Dlaczego? Ponieważ fabuła, tak jak ją wam przedstawiłem, jest kontynuacją fabuły od Ape Escape 1. Plus to jest pierwsza gra, która wyszła na PlayStation 2. Ponieważ Ape Escape 2 wyszło w 2002 roku, a nie w pierwszym. A ta gra, ta którą teraz ogrywamy, jest ekskluzywem w Japonii. Ona nie wyszła nigdzie poza Japonię. I to jest właśnie nasza mapa świata. Z tego co liczyłem, to tutaj jest 5 światów. I tu już zrobiliśmy pierwszy poziom z pierwszego świata, tak więc teraz będziemy mogli zrobić drugi poziom. Niestety nie wiem jak... Nie wiem jakie jest tłumaczenie na język angielski tych poziomów. Ani nie wiem jak się pierwszy świat, ani drugi, ani trzeci nazywa, więc jeżeli uda mi się znaleźć tłumaczenie z Wikipedii, bądź też i z tego całego modu, który... tego pluginu, tego modu, który tam tłumaczy na język angielski, to po prostu wam wkleję. Ale zanim zaczniemy drugi poziom, to jeszcze ze 2. No dobrze, jestem. Mam nadzieję, że to było ostatnie moje ze 2. No i dobra, lecimy. Teraz następny poziom. Jedziemy z koksem, nie ma to tamto. My się nie boimy, my nie jesteśmy zdani z tego, że się poddajemy, no nie? Klasyczek oczywiście musiał się ukazać. Klasyczek mówiąc oczywiście o znanym tekściku polskiego gamera. Ja póki co z tego co widzę jestem jedyny w Polsce, który ogrywa Piposaro albo Ape Escape 2001. No ale nie dziwi mnie to, no nie? Mówię, większość z was może w ogóle tej gierki nie kojarzyć, bo ja sam w ogóle nie wiedziałem, że ta gra istnieje. Dopóki gamer nie wspomniał o niej w Ape Escape 2. Więc no nie zdziwi mnie fakt, że większość, która będzie oglądała ten let's play, może po prostu nie mieć pojęcia, że coś takiego jak taka gra istnieje, no nie? No bo jednak Ape Escape 1 jest bardziej znany w Polsce, nie oszukujmy się. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o projekt tych poziomów, to całkiem fajne to są poziomy, jak i w ogóle soundtrack w nich. Mega przyjemne, ja nie mam na co narzekać, uważam. I czasami oczywiście też będzie tak, że małpy będą nas atakować, przez co będą mogły w chwili, kiedy my nie będziemy mogli jakby się im odgryźć, no to będą mogły nam zabrać spodnie. A my tego bardzo nie chcemy, żeby małpy zabierały spodnie, bo to my mamy im spodnie zabierać, a nie one nam. W ogóle to jest taka dosyć abstrakcja mocna, kurde. Zrobić grę o tym, żeby ten... Zrobić grę o tym, że mamy małpie spodnie, kurde, zabierać. Takie trochę abstrakcje, nie będę tego ukrywał. Ale ciekawy pomysł, mimo co. I muszę też uważać na życie, ponieważ niestety moje życie jest w dosyć mocno opłakanym stanie. O! Wyleczymy się elegancko. Ponieważ dla osób niewiedzących, to jak jest czas, to tutaj u góry jest emotka tego Spike'a albo Kakeru. I jeżeli ona będzie na maksa na czerwono, no to wtedy niestety giniemy. I znowu mamy S-rankę. I tylko jedne złote spodnie, dzięki czemu dostaliśmy jedno dodatkowe życie. Nie 2. Czyli emotka tych... złotych spodni to jest życie dodatkowe. Okej, będę miał to na uwadze.
Z tego co się orientuję, ta gra w ogóle nie jest długa, tak więc myślę, że z tego let's playa wyjdzie może z 10-12 odcinków max. Przynajmniej się postaram. Chociaż znając moje szczęście, to i tak będzie więcej. No ale cóż poradzić. Taki niestety jest mój los. Los Angeles, jak to mawia klasyk. I jedyne co sobie zdążyłem przećwiczyć dzisiaj, to cały pierwszy świat i kawałeczek drugiego sobie przeszedłem, ale myślę, że ja sobie będę robił sesję co świat. Może. Chociaż nie wiem, czy czasem pierwszego świata nie ukończymy w pół godziny albo w 40 minut, to wtedy to tak bym zrobił dwa odcinki co jedynie z tego. A tutaj znowu kwestie tutorialowe, żebyśmy używali power-upów. Ponieważ tutaj również są power-upy, na przykład power-up z bombą, jak mogliście zobaczyć, który jest w stanie ogłuszyć na chwilę małpy. Ale ja tego nie chcę póki co używać. W ogóle to jest taka, można by powiedzieć, że pierwsza pełnoprawna gra po japońsku na moim kanale, no bo nie oszukujmy się, jedyne co japońskiego ogrywałem na kanale to był port Crash Team Racing, kiedy wychodził Nitro Fueled. Znaczy przed wyjściem Nitro Fueled to ogrywałem sobie wersję japońską Crasha Team Racing, żeby po prostu było do tej całej drogi. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Elegancko. Jeszcze dwie małpy. Widzę nawet. Widzę które. Ale dobra, nadal nam brakuje trzech. Małpy odzyskały swoje spodnie. Oj, niedobrze. Powiem wam szczerze, że Kakeru albo Spectre po prostu dziwnie brzmi w wersji japońskiej z japońskim dubbingiem. Jednak wolę go chyba z angielskim dubbingiem, jeżeli mam być szczery. Tak bardziej, nie wiem, jak faktycznie nastolatek brzmi, a tutaj trochę jak dziecko brzmi. Ale okej, jak kto woli. Szybko nam poszło, to myślę, że będą szybkie w miarę poziomy. Tak mi się wydaje. Znowu S-ranka. I jedne dodatkowe złote spodnie, które daje nam dziewiąte życie. Gdybym zrobił to perfekcyjnie bez... chociaż... Powiedzmy, że gdybym ani razu nie został uderzony, to wydaje mi się, że mógłbym mieć dwa życia dodatkowe, dzięki czemu miałbym teraz ich 10. Ale co jest oczywiście do pochwalenia, to oczywiście mapa świata, która uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona i solidnie. Czuć, że twórcy się mega postarali. I za to oczywiście wielkie propsy. Nieironicznie to za to są wielkie propsy, w mojej opinii. I co tutaj będziemy mieli teraz? To jest kolejny poziom. Zobaczymy, jak trudny będzie ten poziom. Up, tu 5 minut mamy aż. Ale wydaje mi się, że w przeciągu 5 minut damy radę to ogarnąć. Wszystko. Dobra, tutaj trochę zeskipuję, ponieważ, no tak jak mówię, ja jestem tutaj od tłumaczenia, a jedyne co tutaj dowiedzieliśmy się z tego tłumaczenia, to to, że teraz jest o wiele więcej małp. To jest raz. A dwa, że doszło nam tutaj, doszedł nam zegarek, który pozwala nam trochę wydłużyć czas, jakby nam było za mało na te 5 minut. Więc korzystamy oczywiście z tego, no nie? I zbieramy jak najwięcej spodenek. Tak jak zresztą już mówiłem wcześniej, jak będziemy mieli 10 zebranych spodenek od małp, to wtedy te spodenki zamieniają się w taki prezent, jak widzicie teraz. I to jest całkiem spoko, uważam. Ale powiem wam szczerze, że ta gra bardziej przypomina taką, nie wiem, grę, nie wiem, na przeglądarkę czy coś, wiecie, na zasadzie, że taki trochę motyw tej gry jest, tak jakby to była gra na przeglądarkę, że o, gra, która, w której w zasadzie zbierasz spodnie małp, no. Szanuję za coś takiego osobiście, że twórcy wpadli na taki pomysł, jeżeli chodzi o grę Ape Escape. Aczkolwiek, no, jest to dosyć też ciekawy, interesujący pomysł na grę.
Dużo tych spodni żeśmy zebrali, nie ma co. Ale jeszcze więcej mamy tutaj do zebrania, ponieważ tutaj jeszcze musimy wziąć jedną rzecz. Dawaj! Kakeru, dawaj, atakuj. O Jezu, coś nie chce zaatakować. Dobra, zaatakował. Elegancko. Teraz małpy, gdzie macie spodnie? Szukamy małp ze spodniami, bo jeszcze na pewno jakieś są. Oczywiście, że są. Jedną tu nawet widziałem. Nawet nie jedną, tutaj jest więcej tych małp, wiadomo. Ale ja teraz będę sprytniejszy i... O, zrobię coś takiego. Kukiem oczywiście bierzemy te bomby, no nie? Uderzamy z bomby. Aj, ale przy tym ja sam siebie skasowałem i to mi się trochę już nie podoba. Oczywiście mamy checkpoint, kiedy zginiemy, no nie? Więc też miejcie to na uwadze, że nie musicie całej planszy powtarzać, bo to trochę byłoby słabe. Chociaż zależy. Zależy w sumie, bo to by też dało taki delikatny challenge. Taki delikatny challenge. O, jedna małpa tutaj mi spodnie zakosiła, ale już wziąłem je z powrotem. I teraz szukamy. Pralki, gdzie jest pralka? Dawaj mi pralkę, dawaj mnie pralkę w tym momencie. O, jest pralka, patrzcie na to. I elegancko, poziom jest skończony, no nie? W wielkim stylu. Ranga B. B jak baran. No trudno się mówi, no nie będziemy mieli na samych esek. Zresztą mi nawet na tym nie zależy, bo jeżeli ktoś chce się mnie zapytać, czy ja tutaj mam zamiar S-rankować każdy poziom, no to odpowiedź brzmi nie. Nie mam zamiaru. I mamy bossa. Tak, już w tym momencie będziemy walczyli z naszym pierwszym bossem, czyli ze Spekterem. I podejrzewam, że Spekter będzie tu w wielu wcieleniach. Nawet tutaj już mamy informację, że Spekter tutaj, kurde, będzie nam zawracał gitarę. Żadnej cutscenki, nic? Kurczę, pieczone, szkoda. Pewnie dopiero cutscenka będzie pod koniec gry, jak już będziemy mieli ostatnią konfrontację ze Spekterem. I ja tej gry nie wiem, czy ja robię na 100%, bo mi zależy, żeby tylko te spodnie małp zbierać. Nic więcej, no nie? No i tutaj Spekter oczywiście będzie pierdzielił farmazony nie z tej ziemi. No oczywiście standardowo, jak to antagonista lub czarny charakter, będzie się po prostu wygrażał, jaki to on nie jest spoko. A, i Natalii nazywa się Natsumi. Więc Natsumi nam tutaj również daje podpowiedzi, tak samo jak i profesor. Trochę ciężko jest mi się przyzwyczaić do japońskich imion, ale spoko, damy jakoś radę. Już widzę, kurde, tytuł pierwszego odcinka Ape Escape 2001. Kakeru, który zabiera spodnie małpą. I jesteśmy znowu na tej samej planszy, co robiliśmy ją przed chwilą. Tylko z tą różnicą, że teraz Spekter będzie miał wszystkie małpy w tym takim swoim, jak to się mówi... O, właśnie coś takiego będzie. O, właśnie. I teraz my musimy właśnie robić coś takiego, że jak on będzie przelatywał obok nas i będzie miał taką pauzę, to my musimy po prostu wziąć bomby i zacząć atakować, żeby te spodnie pospadały. No myślę, że to jest dosyć prosto do ogarnięcia.